To nie jest tak, że on czeka na telefon od tatusia, on ma swój świat. To ja czekam na telefon od niego. Twoja była małżonka wróciła do Warszawy. Znaczy, powrót mojej byłej małżonki z powrotem mojej byłej małżonki, wrócił mój syn. No i właśnie, i teraz jak wyobrażasz sobie tą waszą przygodę? Nową tak naprawdę. Spotykamy się za kilka miesięcy i ci opowiem. Ale jak w ogóle emocje? Cieszysz się? Bardzo się cieszę, że Piotruś wraca i wrócił, a jak będzie, nie mam pojęcia. To jest dorosły mężczyzna, on ma prawie 17 lat, także to nie jest tak, że on czeka na telefon od tatusia, on ma swój świat. To ja czekam na telefon od niego. Ale bardzo często jest tak, że gdy pojawia się jakiś, powiedzmy, problem w życiu naszych byłych partnerów, to stajemy na wysokości zadania i staramy się im także pomóc. Czy ty w jakiś sposób wspierasz swoją byłą żonę? Nie, nie, nie. Znaczy jakby Halina żyje własnym życiem, ja żyję własnym, szanujemy się, lubimy, wychowujemy wspólnie, no bardziej Halinę oczywiście, bo Piotruś mieszka z nią, wychowujemy wspólnie syna i jakby, ale natomiast ja jakby nie wchodzę w jej sprawy, w jej życie. Staram się też tego nie komentować, także wolałbym już więcej nie.